Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem rok przed wami Sniper Elite 3. Gra, w którą miałem ochotę pograć już od bardzo długiego czasu i cały czas odkładałem to. Podobnie było z Sniper Elite 2. Też to odkładałem i w rezultacie nie zagrałem, wtedy zagrałem w demo. Ale w najbliższym czasie będziemy grali z Rojem w multi, w kooperacji, więc pomyślałem, że kurczę, no, to jest dobra okazja, żeby odpalić, żeby się czegoś dowiedzieć o grze, żeby nie być całkiem zielonym. Zatem zapraszam, mam nadzieję, że sprawi nam to przyjemność. Szczerze mówiąc, cały czas myślałem o tym, żeby pograć w tą grę, ale gdzieś tam w głębi, z tyłu, myślałem sobie, a cholera, tyle jest gier do pogrania, pewnie nie wyrobię. Ale! Zagrajmy, zagrajmy kampanię. Nową grę. I teraz tak. Kadet, to łatwe, strzelec wyborowy, uproszczona balistyka, tata. O, przeciwnicy, no ustawmy sobie strzelec wyborowy, co? Średnio trudne wyzwanie, no sam raz. Most of Europe has been crushed under the Axis boot, forcing an allied retreat. Their supply lines for food and raw materials are crippled. The Suez Canal is a lifeline, connecting Britain with its empire and Middle Eastern oil, making the war in North Africa crucial. As the British and Axis armies face each other across the Libyan-Egypt border, the front line swings like a pendulum across the western desert. A harsh, unforgiving strip of land between the Mediterranean and the Sahara. Mechanized warfare has come of age. Here, tanks are king. I've arrived in Tobruk off a boat filled with replacements. Chciałem facetowi się dać wypowiedzieć, no i nadal chyba muszę. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader, but Axis forces are once again sweeping across the western desert. The Gazala Gallop began with the Allied retreat, and Rommel is at the city's throat. There's no time for tactics. 35,000 of us have one order. Hold to Brook. No dobra. To mamy okazję trochę poznać historię znowu po raz kolejny, bo przy Valiant Hearts mowa o pierwszej wojnie światowej, tutaj jest druga wojna światowa. Rommel, czyli pustynny lis. Wow, ale się głośno zrobiło. Ale damy sobie radę z tą głośnością, co? Na pewno tak. Okej, gdybym grał sam, to bym ustawił wyższy poziom trudności, ale zawsze jak gram na live albo na YouTubie, to bardziej mi chodzi o pokazanie gry, a nie swojego skilla. O, jeszcze musimy troszkę... Oczywiście wszystkie te gry są nadal projektowane pod... Pod kontroler i to się czuje, kurde, jak się porusza myszką. Jak rany boskie. Oj, pierwszy strzał jest obiecujący, co? Dobra. Kiedyś byłem żołnierzem, ale dostałem strzała w kolano. Mam skłonność do trzymania oddechu shiftem, a to trochę inaczej to działa. No właśnie. A proszę. No i od razu łatwiej, co?
Będzie przyjemnie, coś czuję. Ja zawsze lubiłem tego typu gry, zawsze lubiłem grać snajperami. Muszę sobie trochę ściszyć, bo strasznie głośno jest ta gra. Ale to nie powinno wam przeszkadzać. Ja to sobie jeszcze zresztą sprawdzę potem. Oznaczyłem pojazd. Dobrze, dobrze mówię? Ale może w bak z paliwem? O, Lander! No te przybliżenia, spowolnienia, to wszystko jest cudne i to się nie zmieni. Ten system w snajperze jest rewelacyjny. No ale dobrze, wczujmy się trochę w postać. Jesteśmy już weteranem, jakby nie patrzeć. Więc... tak należałoby się zachowywać. Apteczka. Something about them. No to leczymy. Musimy dotrzeć tam. Nie jestem do końca pewny. O, tu trzeba będzie pójść jakoś dookoła. Tędy nie wyjdziemy. Chyba, że tu. Bieganie powoduje, że... They won't hear me approach if I crouch. Okay. I przeszukać ciało. Bardzo przyjemne, taktyczne. Czuję, że się zaprzyjaźnię ze snajperem. Ma wszystko to, co lubię. Czyli strzelanie z karabinem snajperskim. Oraz... skradanie się. Zauważył cię, szuka, atakuje. Próbujemy to załatwić po cichu. Ciało można podnieść, ale nie sądzę, żeby była taka potrzeba. Chciałem użyć karabinu. Przypuszczam, że nie musiałem, ale... chciałem zobaczyć, ile kul potrzeba. Nic nie znalazłem. A jeszcze to przeszukiwanie ciał. Ja chyba wybrałem właściwie niewłaściwą broń, co? A, Velroda kazali mi użyć. No dobra. A mniejsza z tym. Błędy się popełnia, normalna rzecz. Gdzie mam cel? Rzucę okiem na mapę. Muszę się chyba tam dostać, co? Dobrze kombinuję? Zniszcz. A, tu jest tych więcej. Dobra. W porządku.
Tędy nic ciekawego nie znajdę. Dobra. Są w sumie cztery załogi. Jedna po lewej, 30 metrów. Trzeba by się skradać. Koleżka z patrolu. Zerkam w lewo. Próbujmy go wyeliminować po cichu. Jeszcze tak zginął w takim miejscu, że chyba się nie muszę martwić o ukrywanie ciała. Tu była beczka, ostatecznie można było tą beczkę wysadzić. Niech rzucę okiem tylko tam. Tu jest jeden, chyba dwóch żołnierzy tutaj. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Mamy tutaj jedną załogę. Okej. A, czyli dźwięki niektóre są. Dobra, w porządku. Fantastycznie. Shit. No dobra. Jak ten facet mnie zauważył? A mniejsza z tym. Nie zdążyłem się szybko przełączyć. O, Holender. A lepiej tych błędów nie popełniać, widzę. Czy ten... Nie, ten nie jest wyeliminowany. Dobra, poczekamy na ostrzał. Gdzie on jest? Strzeliłem, ale źle. Okej. Muszę pamiętać o tym, że to jest jednak druga wojna światowa i pistolet z tłumikiem nie łupie kilku strzałów na raz. No ale dobra. Faceci wiedzą, że coś tu się wydarzyło. Ale nie wiedzą skąd. Tu jest ktoś, kto może mnie potencjalnie zobaczyć, ale... A tam jest. Dobra. Dobra. Już zniknęło zagrożenie, co? Okej, tutaj informacja o hałasach. To już mieliśmy. Dobra. Ci już nie będą strzelać chyba. Ale żeby to wyeliminować, to trzeba zabić do końca całą ekipę. Ale trochę czasu minie, zanim poznam te wszystkie mechanizmy. Nic ciekawego nie znalazłem. Dynamit.
faceta trzeba było załatwić, ale nie ma odpowiedniego hałasu, co? Jest ich dwóch, oni są tak ustawieni, że można by to pewnie jakoś wykorzystać. Kurde. Chyba za późno strzeliłem, co? Przeciwnicy będą mnie szukać. Dobrze, bo tu jest facet zaraz gdzieś. Dobra, gdzie mnie widzieli ostatnio? Gdzieś tam. Nie, dobrze. Tam jest. Jasny gwint. Próbujemy się przemieścić, bo oni widzą, gdzie, w jakim miejscu byłem poprzednio. Spróbujemy to wykorzystać. On na kuckach bardzo, bardzo powoli chodzi. Tam mnie ostatnio widzieli. Stracili mnie z oczu zupełnie. Tu nie będziemy się skradać. Spróbujemy poczekać na jakiś hałas. Ale to może chwilę potrwać. Coś czuję. No dobra. Mniejsza z tym. Będziemy sobie podejść tutaj. Awans. Drugi stopień. Tu już mamy porządek. Nie była to wielce udana akcja, ale jest okej, jest okej. Potrzebuję trochę czasu, żeby się zapoznać z tymi mechanizmami. Już nie strzelają, więc... spróbujmy po prostu dobrą pozycję zająć i ich załatwić. Jest jakaś beczułka. O. Nieźle. Thank you.
Załatwione. I might as well check the ridge. Coś tu jest ciekawego? A tu można sobie wejść na tą wieżyczkę ewentualnie. Sprawdźmy ten obóz, sprawdźmy ciała. Ładnie, udało się dwóch naraz załatwić. Okej. Sprawdźmy zatem, co tam dalej jest ciekawego. Ma zdecydowanie gra swój urok. Mi się strasznie Snajper drugi podobał. Ja tam grałem w demo, co prawda tylko. Ale cały czas sobie myślałem, cholera, muszę to przejść. To jest tak gra zrobiona pode mnie. Ale tego nie zrobiłem. To ładnie dają. Ach! Oto, proszę Państwa, oficjalny początek. Snajper Elite 3. Bardzo, bardzo przyjemnie. Awansowany na szeregowy. Stopień pierwszy. Coś jeszcze? Jakieś statystyki? Odblokowano dynamit MP40. Krzemień. No proszę. Jeszcze kolejne punkty. Strzelec. Lubię te statystyki, lubię takie rzeczy. To jest zawsze fajna rzecz. 8 przeciwników po cichu. Zaliczone? Czy nie zaliczone? Nie zaliczone, cholera. Byłem za głośny. No nic. Następnym razem będę bardziej się starał.